To mi strasznie będzie przy... Jak to królik Bugs jest? Jak to królik Bugs jest, moi drodzy? Ja pierdolę, no kurde, spierdalaj. Czekamy, aż podejdzie do ostatniej armaty. Wtedy tak elegancko w czachę dostał. Ty, no to ostatni boss łatwy będzie w sumie. Tylko tak, kurde, mieci tutaj triggerują, ale tak to... To będzie łatwy bossik. Czy to jest królik Bugs? Kropka w kropkę. Patrzcie, jak kurde w pizdę dostaje. O, a ja tu będę mógł co jakiś czas schować. Elegancko. Chodź tu, Tate Bear. Ja czekam na ciebie cały czas, misiu. Pff, frajerzy. Ale muzyka tu jest też bardzo fajna, taka bardzo piracka. To za szybko, kurde, przychodzi i odchodzi. Ja sobie poczekam na niego. Patrzcie, kurde, jak w tubę dostaje. Nie, no boss tutaj... To jest jakiś żart, ten boss tutaj. O, jeszcze kurde, 3 życia ma już tylko frajerzyna. Dobra, porobieni. No dawaj, strzelaj w nich. Strzelaj w swoich. No co, nie bój się, Tate Bear. Czego ty się masz bać? Jeden i drugi frajer padną. I zastanawiam się jedno, jak on mnie oberwał, skoro to obok niego dosłownie trafiło. A jeszcze nożyćko mu zostało. Proszę was, zobaczcie, jaki to był łatwy boss. Can't I just have a regular teddy arm? There's nothing wrong with these ones, Mr. Picky. Ooh. Oh, but Master, that's like a monster claw. Oh, nonsense. You? Actually, that leg didn't look so bad, did it?
sort of distinguished. A ta ręka Frankensteina go, kurde, udusiła, przez co stracił przytomność, bo oczywiście to jest gra dla dzieci, więc nie może on zginąć, wiadomo o co chodzi, nie? Wszyscy chyba wiemy o co chodzi, ale ten bossik to naprawdę, kurde, jak na przedostatniego bossa, nie postarali się twórcy. Dobra, no to co, możemy sobie już stąd znikać. Świat piracki mamy zrobiony w sumie. Elegancko. To teraz został już nam ostatni bossik, który czeka na nas właściwie tutaj, za tymi drzwiami. Nie ma żadnej informacji ani nic? Okej, nie ma, no to wskakujemy. Threadbare! Hostile forces approach the very threshold of our innermost sanctum. Oh, come again? Those pesky kids are here. We're not finished yet, mind. While you frittered away all those nights sleeping, I have been working on the ultimate weapon. Franken Teddy! Magnificent your sleeplessness. Our foes will be crushed while we sit back with our feet up. What do you mean, we? Who do you think's going to pilot it? Oh. Master, I'll defend you with the last breath in my body. Of course you will. Now, off you go. No to widzę, że Tate Bear nie daje za wygraną i teraz będzie w swojej ostatecznej formie, tej takiej, kurde, robotycznej, więc zobaczymy, jak tutaj się będzie nam sprawował nasz misiatek, uszatek. Piętnaście żyć on ma, Jezu. Nawet nie wiem, jak z nim tutaj walczyć. O, coś widzicie? Coś się dzieje, jak go tak ten ze wślizga robię. Elegancko, czyli to będzie na tym boss polegał. I to serio ma być ostatni boss? W tej grze? Czy to jest prościzna? Jedenaście żyć już ma. Jaki typ. Dziesięć żyć. Już pięć stracił, zobaczcie jak to szybko leci. Dziewięć żyć. Ej, no bez kitu. Ja tu nawet nie wiem, co mogę powiedzieć. I niektórzy się z tym bossem męczyli. Czy to jest taki prosty boss, że nie rozumiem, jak można się tutaj męczyć przy nim. No tam trochę się tych zetek może natracić, ale no kurde, żeby zaraz się męczyć z nim? Jestem trochę zaskoczony. Jedną zetkę mam tylko. Ups. To będzie teraz ciekawe. Come on.
I ostatni atak. To miał być ostatni boss. I ludzie się z nim męczyli. They have beaten me, Master. I am undone. Threadbare, this whinging self-pity of yours is beginning to try my patience. Sorry, sir. Can I just say what a pleasure it's been serving you all these... Look, I really must be going. Wait, Master, please. Condemning the world to eternal nightmares was a noble goal, but fate has conspired against you. Perhaps the time has come to surrender. Never! Sir, I'm thinking only of you. Silence! Begone! Yeah. Are you okay, mister? You! Come on then, have a go if you think you're tough enough. No, thank you. It's the mean, grumpy one we're after. Oh, he's not so bad, you know. Deep down. Sure, he's a bit tetchy, but he's only ever mean to people smaller than himself. Really, he's just tired and grizzly. What? Oh, yes, he's a different person after a good night's sleep. But why doesn't he just go to bed early? Oh, not with that terrible noise going on in his bedroom all night long. Tick-tock, tick-tock. So that big clock in his house keeps him awake? All right, you should rest now. But don't you worry. We're here to send that grumpy nightcap to Betty Buys. What a fantastic day! A hoodwink! Where did that come from, filthy vermin? Co to było za zakończenie, bo nie kumam za bardzo. W sensie... Co, te dzieciaki sobie pobiegły dalej? Ten troll, którego musieliśmy atakować, przewrócił tego... starca. Tate Bear sobie leżał cały poowijany bandażami. O co tu w ogóle chodzi, bo ja nie kumam. Nie rozumiem w ogóle zakończenia tej gry. Kompletnie. Ale nic, ważne, że pokonaliśmy ostatniego bossa. To co? Przejdziemy do oceny tej gry? Ogólnie Forty Winks jako gra jest świetną produkcją, jak widzicie po tym let's playu. Uważam, że warto jest ją zagrać. Warto jest sobie ograć tę gierkę dla samej ciekawości. Uważam, że nie jest ona za długa, jest ona dosyć średnia, bym powiedział, jeżeli chodzi o długość. Co mi się w tej gierce podoba? No to muzyka, oczywiście, że tak, grafika, fabuła jest dosyć też... ciekawa, chociaż momentami nie rozumiałem jej w niektórych momentach. Bossowie, pomysł na bossów jest jak najbardziej spoko. I z takich pozytywów to chyba byłoby na tyle. Natomiast z negatywów, często niektórymi umiejętnościami, w tym wypadku Tumble, ciężko było sterować. Mam tu na myśli czasami ninjom, gdzie
skakałem za daleko i jakby, to można powiedzieć, no troszeczkę ta postać się ślizgała. Z negatywów. Czasami mam wrażenie, że detekcja kolizji w niektórych miejscach leży, co też zauważyłem. Niektóre poziomy były takie trochę długie na siłę, tak przynajmniej mi się wydaje. No i ostatni boss to jest taki totalny minus. W sensie ja bym tej gierce nawet dał, powiem wam szczerze, że 10 na 10. Ale z racji tego, że ostatni boss to jest naprawdę jeden wielki chyba żart, to w tym wypadku myślę, że taką solidną oceną będzie 8,5 na 10, ponieważ no ostatni boss, no w mojej opinii jest największą chyba piętą achillesową, jeżeli chodzi o tę grę. W mojej opinii oczywiście, nie musicie tutaj się z moją opinią zgadzać. Ale no jest to słaby element. I coś będzie jeszcze? Loading. A, wyrzuciło nas do tego, do głównego menu. No dobra, no to co? To by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o 40 Wings i jak wam się ta gierka podoba. O ile wam się spodoba. Widzimy się w kolejnych seriach na moim kanale. W sumie to wszystkie serie, które rozpocząłem, te 5 serii, to udało mi się skończyć w wakacje, tak więc PogChampik, zajebiście. I co? Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawiane tu na dole w opisie. I widzimy się w kolejnych seriach na tym oto kanale. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Adios.